Witamy wszystkich. Halleluja. Chwała Bogu. Śpiewamy pieśń, która dotyczy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, naszego Boga. Chcemy Go wielbić, chcemy Go wywyższyć z całego serca, codziennie, całą noc, cały czas. Uwielbiamy, wywyższamy imię Jezusa, wysławiamy. Chwała Ci Jezu, wysławiamy Ciebie. Szukam wciąż, Twe spojrzenie jest na dziecku, łaska Twa dotyka mnie. Twoje spojrzenie jest na dziecku, łaska Twa dotyka mnie. Panie, wywyższamy Ciebie, lubiamy. Amen. Na bębenkach, tak jak na strunach, na flecie. Wybieramy Twoje imię. Wysławiamy Ciebie, jesteś godny się czci. A przede wszystkim wysławiamy Cię z serca. Amen. Panie, oczyszczaj. Oczyść nasze serca. Amen. Oczyść takiego brudu, wszelkiego zła. Amen. Wywyższamy, wysławiamy z wszelkiego grzechu. Amen. My chcemy Cię wielbić czystym sercem. Chcemy Cię wysławiać czystym sercem. Amen. Tylko Ty umiesz oczyścić. Po prostu, kiedy wyznajemy swoich grzechów Tobie, Ty jesteś sprawiedliwy. Ty jesteś wspaniałomyślny wobec nas. Nas oczyszczasz. Amen. Jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci za Twoje oczyszczenie. Amen. Wysławiamy Cię. Jeżeli chcemy razem wielbić Boga, to jest ten warunek. Oczyszczenie. Amen. I wtedy zaczyna się chodzenie w prawdzie. Wtedy zaczyna się prawdziwe poznawanie Boga i właściwe uwielbienie. Prosimy, zostawić. Dziękuję. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy, uwielbiamy Jezusa. Wspaniałym Panem Tyś. Twej twarzy szukam wciąż. Twoje spojrzenie jest na dziecku, Twe łaska Twa dotyka mnie. Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku, Twe łaska Twa dotyka mnie. Amen. Jest napisane, żebyśmy oddali Bogu moc. Wysyć o tym psalm, oddajcie siłę i moc. Oddajemy moc, ten człowiek oddaje moc. Amen. Wywyższamy, chwalimy, wysławiamy Ciebie, Jezus. Amen. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę moją. Alleluja, Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Alleluja, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Alleluja. Panie, wysławiamy, uwielbiamy Ciebie. Jesteś godzien najwyższej czci. Amen. Halleluja. Halleluja. Wysławiamy, uwielbiamy Twoje imię. Jest taki psalm, 23, bardzo często śpiewany, bardzo często powtarzany. W wielu krajach jest to psalm, który się czyta na pogrzebach. Ale my go śpiewamy za życia. Amen. I dla życia. Amen. Pan jest pasterzem moim.
czego mi nie braknie, na zielonych iwach pasie mnie, na wody spokojne mnie prowadzi i duszę moją ukrzepia, jedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Las da twoja i twój nie pocieszają. Pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie, nad wody spokojne mnie prowadzi i duszę moją pokrzepia, jedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Laj, la la laj, la la laj, 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 laj. Zaskoczyłem może. No. Amen. Chcemy zawsze wybrać Boga. Amen. Tak naprawdę to chciałby się wchodzić w Bożą obecność i być, bo to jest, no cóż większego jest w naszym życiu. Słowa, świadectwo, Słowo Boże, ale jeżeli nie ma obecności Bożej w tym, co robimy w naszym życiu, no to jest słabo. To znaczy, że czegoś brakuje, kogoś brakuje. Religia polega na tym, że ludzie mówią rzeczy o Bogu, a właśnie brakuje Bożej obecności. My tak nie chcemy żyć, nie idziemy w tym kierunku, żeby mówić religijne słowa. Nawet czynić cuda w imieniu Jezusa, a nie być blisko Niego, bo tak można. Pamiętamy takie zdanie, kiedy Pan Jezus mówił najdłuższe swoje kazanie, które jest napisane w, myślę, że nie może nie wszystko nawet, gdzie w kazaniu na górze, kończąc je, mówił, że wielu do mnie przyjdzie i powie, czy nie czyniliśmy wielu cudów, czy nie wypędzaliśmy demonów w imieniu, czy nie mówiliśmy językami, czy nie robiliśmy takich czy innych rzeczy w imieniu Jezusa, a Pan Jezus powie, że odpowiem wam, idźcie precz, którzy czyniliście bezprawie. Można mieć rzeczy Boże, można chodzić w mocy Bożej, można przeżyć coś z Bogiem, ale można dalej żyć po swojemu i wtedy się będzie odrzuconym. Nie myślmy, że będzie inaczej. Ja mam wielki problem ostatnio, bo jeden mój znajomy rozpoczął głosić kazania i ja go bardzo lubię, to jest mój kochany brat. Ale wiem, że ma nieuporządkowane życie od wielu lat. Żyje po prostu nie będąc związany ślubem. I ja trudno mi jest go słuchać, trudno postawić mi lajka i trudno mi w ogóle kogokolwiek słuchać, jeżeli żyje bez Boga. Okay? Jeżeli żyje nie w Boży sposób. I to jest mój wielki, wielki problem, to jest mój smutek. I dlatego troszkę jestem smutny, kiedy śpiewam piosenki, pieśni dla Boga, że Boża radość wypełnia życie, życie me, serce me, jeżeli widzę, że jest inaczej. Smutno mi jest, gdy moi znajomi żyją, mówią o Bogu, albo właściwie niektórzy nawet przestali mówić o Bogu, a żyją, a wiem, jak byli blisko, a nie są blisko. I mi jest bardzo smutno z tego powodu. Ja wiem, że Bóg chce być blisko Ciebie, Bóg chce być blisko nas. I dzisiaj czytałem dużo z Izajasza i tam jest wołanie Boga, wypominanie
Izraelowi, wypominanie jego grzechów, wypominanie tego, że obcuje z innymi bogami, że do kamienia mówi ojcze mój, że do kija mówi Boże mój. Do rzeczy rzeźbionych, do stworzenia mówi takie rzeczy, ale nie mówi do Boga. Jeżeli tak jest w twoim życiu, wyjdź z tego miejsca, wyrwij się, wyznaj grzechy. I tam jest takie słowo, wielokrotnie w księdze Jeremiasza powtarzane, tylko wyznaj swój grzech. Tylko wyznaj swój grzech. Ja często używam słowa błagam. Czasami jak coś bardzo potrzebuję, ja powiem błagam, zrób to. Mój syn się nauczył nawet tego mówić. Błagam. Ale ja wierzę, że Bóg tak mówi. Tylko się przyznaj. Jeżeli żyjesz w grzechu, wyznaj. Tylko wyznaj. Odrzuć grzech. Idź za Jezusem. Nie ma innej drogi. Nie możesz być w obecności Bożej, jeżeli jest grzech wokoło. Nie można żyć. I tak się czuję, bardzo nieswojo z jednej strony, bo ja jestem za tym, tak jak Paweł mówi, że ważne jest, żeby Ewangelia była głoszona. Każdy będzie zliczony, jak żyłeś w tym czasie. Paweł mówi, żebyśmy z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawowali. To nie jest tak, że wszystko mi wolno i wszystko mogę. Paweł mówi, wszystko mi wolno, nie dam się niczym zniewolić. To nie jest tak, że będę żył jak chcę i żył i mówił, że może nosił koszulkę z wersetami na plecach, na sobie, a żył po swojemu. Nie, takie życie nie przystoi mi w ogóle, przestaje być życiem tak naprawdę. To jest jakiś tylko pozór życia. Bóg chce, żebyś był dzisiaj blisko Niego, byśmy byli blisko. Dlatego tak naprawdę właśnie to jest ważniejsze, nawet niż cokolwiek innego jest uwielbienie i wchodzenie w Bożą obecność. Jak prowadziłem spotkania, naprawdę drugorzędną rzeczą dla mnie jest to, czy ktoś umie dobrze grać, czy jak to robi, czy jak wspaniały ma głos. Talenty naturalne są drugorzędne w sprawie pomazania. Ja słyszałem ludzi, to nie wiem, 30 par lat temu, po nawróceniu, jest pięknie, wspaniałe nabożeństwo, kościół pełen, kościół zielonoświątkowy, Arka, pełen kościół, prowadzi pastor, głównym mówcą jest w tym czasie Tom Costamo, apostoł wiary, wspaniały człowiek, wzór do naśladowania, wspaniały człowiek. I jest uwielbienie. W czasie uwielbienia wszyscy śpiewają w językach i nagle ktoś, mieliśmy 3 operowe śpiewaczki w tym czasie w kościele, i które śpiewają wspaniale, wspaniały głos, ale ktoś inny zaczął śpiewać w językach operowym, niesamowitym głosem. Nagle jakby wszyscy umilkli i szukają, kto tak śpiewa w językach. Niesamowity, taki dziewczęcy, ale bardzo mocny głos. To była dziewczynka, nie wiem, z Bytomia dziewczyna, nie wiem, ile mogła mieć, 16, 14, 17, 18 lat, trudno mi ocenić. Ja widziałem z tyłu i nie umiem tak do końca ocenić. Śpiewa tak mocnym głosem. To było takie namaszczenie. I kiedy jest namaszczenie, kiedy występuje, kiedy Duch się dotyka, używa człowieka w taki sposób, że niesamowity. Ja wiem, że jak śpiewam w językach, jestem sam, nic mnie nie powstrzyma. Dlatego Bóg mówi o zamknięciu komory, żebyś ty się nauczył Jego wielbić. Jak się nauczysz Jego wielbić, stajesz się odważny w zgromadzeniu, stajesz się odważny wobec innych. Weźmiesz to, czego nie masz i będziesz miał to, czego nie masz. Ale kiedy chodzi o wspólne uwielbianie Boga, bądź odważny, róbmy to razem, ale też starajmy się wchodzić głęboko w Bożą obecność i nie ma możliwości, żeby pójść głębiej, jeżeli nie ma pokuty. Łatwo mówić słowa, ale gdy żyje się inaczej, to nic to nie znaczy. To nie ja powiedziałem, Pan Jezus powiedział, odrzucę was,
i powiem, idźcie precz, ty wy, którzy czyniście bezprawie. Nieważna, że nieważna jest ta zewnętrzna duchowość, ważna jest chodzenie w prawdzie. Tadeusz mówi, że szuka takich kwalców, czwarty rozdział Ewangelii Jana, którzy go będą wielbić jak w duchu i w prawdzie. Te dwa czynniki nie mogą być rozdzielone. Musisz chodzić w prawdzie. Czyli niech twoje słowa pokrywały się z twoimi czynami. Ostatnimi czasy właśnie mieliśmy do czynienia widzimy ludzi, kiedy po prostu mówią wielkie słowa, czekam na czyny, a ich nie ma. Jest takie smutne, takie puste. I czasami może zareagować, trzeba zareagować, jeżeli ktoś tak bardzo mówi, jak jest dobrze, a nie jest dobrze, to trzeba go skonfrontować. A czasami trzeba zostawić, niech po prostu się zderzy z rzeczywistością. I zobaczy, jak jest naprawdę. Bóg chce twojego serca. Bóg chce ciebie, bo cię kocha, bo jest z tobą, bo jest po twojej stronie. Ale ty, co masz do zaoferowania, a masz bardzo wiele. Masz wszystko w swoim życiu. Masz wszystko, masz siebie, masz swoje życie. Masz bardzo wiele do zaoferowania. Oddawaj mu życie. Oddawaj mu serce. Bądź z nim blisko. I to jest moje wołanie na ten czas, na ten moment. Bo zdaje się, że nam się kończy czas. Dobrze mówię? Także pozdrawiam i za chwileczkę myślę, że będzie następne kazanie. Wywyższamy Jezusa w duchu i w prawdzie. Amen.